gala za galą, nagrody za nagrodami. Jak się czujecie na początku tego nowego roku? No super, już druga impreza. Najpierw była impreza przeglądu sportowego. Dzisiaj mamy dostać oznaczenia w PKOL-u. No nic, tylko się cieszyć. Nie, fajnie, że ktoś to docenia. My reprezentujemy nasz kraj, staramy się zdobywać złote medale na arenie międzynarodowej. No i fajnie, że ktoś nas właśnie odznacza i dekoruje. Jest nam bardzo miło. Mam nadzieję, że nie spalę niespodzianki, ale dzisiaj będzie taka jedna dla ciebie. Naprawdę? Czyli spalę. To nic więcej nie będę mówiła w takim razie. To ja nic nie wiem. Ale myślę, że będziesz bardzo z niej zadowolona. Ale nie zdradzam. Idziemy dalej w takim razie. 2013 rok, plany na 2013 to? Na pewno 2013 rok, sezon robię trochę luźniejszy. Potrzebuję odpoczynku, bo naprawdę były ciężkie przygotowania do Londynu. Ale na pewno nie obijam się, nie leżę, nie siedzę. Jestem aktywną osobą, lubię sporty zimowe, już byłam w górach, jeździłam na nartach, na snowboardzie. Trochę robię ogólnorozwojówki, biegam. No i mam nadzieję, że niedługo gdzieś wyjadę w ciepłe kraje trochę popływać. A jeszcze tak cię podpytam, za swoim brązowym medalem z Londynu nie tęsknisz ani trochę? Nie tęsknię ani trochę, dlatego bo medal sprzedaliśmy na szczytny cel, aby pomóc Zuzi. I tak naprawdę chcę wszystkim podziękować, którzy wpłacali na jej subkonto pieniądze, bo wy jej przedłużyliście życie. Bardzo ci dziękuję za rozmowę i gratuluję też nagrody Fair Play. No bardzo dziękuję. Być może dla świata jesteś tylko człowiekiem, ale dla niektórych ludzi jesteś całym światem. Te słowa chciałbym zadedykować mistrzowi szczególnemu. Mistrzowi, który sprawił, że na Olimpiadzie Życia w dyscyplinach wrażliwość na głos potrzebujących i ludzka szlachetność padł kolejny, chlubny i do tego światowy rekord, polski rekord. Mistrzowi, który zlicytował swój bezcenny olimpijski medal, by uratować życie ciężko chorego dziecka, swojej małej sąsiadki. Pani Zosiu, tak naprawdę wywalczyła Pani ten medal dwa razy. Raz w Londynie, a potem jeszcze w Warszawie. Za każdym razem w cudownym, niepowtarzalnym stylu. Pani Zosiu, on musi wrócić do Pani. Zapraszam Panią tutaj. Dobry wieczór Państwu. Niesamowicie się wzruszyłam. Bardzo dziękuję za ten medal. Ja chcę powiedzieć, jadąc na Igrzyska Olimpijskie, miałam do wykonania misję. Jak wiecie, naprzeciwko mnie mój największy fan, moja największa fanka mieszka 5-letnia Zuzia, która jest chora na mukowiscydozę. To ciężka choroba. I obiecałam jej, jadąc na te Igrzyska, że będę walczyć na ten medal dla niej. Ponieważ rodzina Zuzi nie pochodzi z zamożnej rodziny i te pieniądze były im potrzebne po prostu, aby Zuzię utrzymać w jak najlepszej formie i tylko w taki sposób im mogłam pomóc, bo sama nie zarabiam milionów. Tak więc wiedziałam, że jak zdobędę ten medal, może się go uda sprzedać i uzbieram te pieniądze. No i na Igrzyskach udało mi się to zrobić i chcę powiedzieć, że warto pomagać innym, wyciągnąć rękę do tej drugiej osoby, która tak naprawdę potrzebuje tej pomocy. Nie można przechodzić obok tej drugiej osoby obojętnie. Ja nie przyszłam obojętnie obok Zuzi. Po Igrzyskach Olimpijskich zrobiliśmy akcję, która trwała 5 tygodni i kto największą wpłatę przez te 5 tygodni wpłacił, ten właśnie otrzymał medal Igrzysk Olimpijskich. I tutaj to był właśnie pan Kulczyk, który wpłacił największą wpłatę. Chcę bardzo podziękować w imieniu Zuzi, bo naprawdę wszyscy, którzy wpłacali te pieniądze, to zostawały na jej subkoncie i przedłużają jej życie. A więc bardzo dziękuję.
i się nie spodziewałam, naprawdę wielka niespodzianka, że znów wrócił ten medal Igrzysk Olimpijskich do mnie. A jak... A ja chciałem podziękować w imieniu wszystkich kibiców, jak to cudownie mieć takich mistrzów. Dziękuję bardzo.